Cześć kochani, dziś w końcu mi się udało za tą kaczkę zabrać i teraz co was komisyjnie zważę razem z wami. Jestem ciekawa jak wychodzi. No jeden z takich większych kaczorów raczej. Tylko nie wiem czy mi się to uda położyć tak o jedną ręką. O, na miskę się nie chce wygiąć. No tyle, 2700. Uwaga, wytarowana, miska się nie liczy. 2700 już po obrobieniu. Teraz jeszcze muszę go trochę doczyścić, chociaż ładnie poszło. Odłożę sobie. Ładnie poszło. Wypróbowałam moją nową machinę. Tą, co sobie zainwestowałam. Parę złotych, dosłownie parę złotych, bo drogie to nie było. Ale naprawdę powiem wam, że fajnie idzie. Gdzieś tam na szorcie wrzuciłam. Znaczy, wrzucę, bo teraz jeszcze w tej chwili nie ma, ale już jak będzie film, będziecie oglądać, to już będzie na pewno. Jeszcze tak muszę wyczuć, czy wiecie, czy bardziej tak, czy tak trzymać, wiecie, im jak bardziej dociskać, czy mniej dociskać, jeszcze do wyczucia, ale to już i tak o wiele, wiele szybciej poszło. Także za parę złotych, a naprawdę fajnie, fajnie się robi. Jedyny minus, że to no, tydzień albo półtora tygodnia szło, no bo to z Chin. Ale mówię, w razie czego straty nie będzie i wiecie, że nie było drogie, no to wypróbowałam, zaryzykowałam, zamówiłam. A że okazało się całkiem fajne, także tym bardziej. Także 2700, jak widzicie, mama ze mną robiła swoją i jej nawet wydaje mi się, że cięższa, także myślę, że ze 3 kilo miała spokojnie. No, także w końcu, bo już mówię, chodziła za mną taka czucha, także mówię, teraz jeszcze tam, gdzie odzie niedoskubane, to sobie doczyszczę, przyprawię i jutro w garnek wreszcie. Tak już mówię, chodziła, aż w końcu się udało na szczęście. I mówię, fajnie, szybko poszło dzięki maszynie. No, także elegancko. Dobra, kaczucha ogarnięta, to teraz zabiorę was na krótki spacer, ale o, po drodze, co ostatnio wam pokazywałam, to padły. Te ostatnie pąki już chyba więcej nie będą, a może i będą jeszcze w sumie. Rozwinęły się, ale też już prawie padły. Także no w momencie, jeszcze tak bezpośrednio na słońcu, to już w ogóle szybko. No, a na taki krótki spacerek was zabieram, bo idę do Sławka. Pokażę wam, co robi dzisiaj. Tak trochę za waszymi radami w sumie poszedł. I będzie robił sianko z poplonu. A zaraz wam powiem, dlaczego. Znaczy, ogólnie trochę miał tam ścięte i ususzył tak na próbę. Czy kozy będą lubiły i w ogóle, czy warto w ogóle w to się bawić. No i fajnie jadły, smakowało im, więc mówi, że trochę pościna. Gdzie on jest? O, tam daleko. Zwykłą ręczną kosą ścina, nie pod kaszarką. Bo mówi, że co chwilę pewnie by musiał żyłki wymieniać, bo to jednak takie dosyć duże badyle są tej gorczycy. Także mówi, że raczej chyba tylko kosą pościna. Widzę, że mu dosyć dobrze idzie. Ale też nie tnie przy samej ziemi, tylko właśnie tak trochę wyżej. Bo mówił, że tutaj właśnie coś ścina dla zwierzaków. Też tak. No tutaj akurat trochę niżej ścinał dla zwierzaków, ale ogólnie, że jak gdzieś ścięte, to fajnie sobie reszta tych wszystkich roślinek wychodzi, bo ta gorczyca, po prostu było za dużo gorczycy. Prawie sama gorczyca, jak widzicie. O, i tutaj tak wysoko ma pościnane już, to ja sobie pójdę trochę bokiem. Właśnie sama gorczyca prawie i te wszystkie tam facelia, gryka, słonecznik, nie pamiętam co tam jeszcze było, to po prostu zagłuszyło. I teraz Sławek mówi, że tam gdzie miał pościnane, to fajnie sobie to odbija, te resztę roślinek. Więc dwie korzyści, że tamto sobie fajnie wybije, gorczyca też jeszcze odbije, bo nie jest tak ścięta niziutko, że po bokach wypuszcza jeszcze, więc i będzie i gorczyca, i wiecie, i te wszystkie, cała reszta też, i jeszcze sianko. Także fajnie. Stuk? Czy tak doski, żeby na górę pakować. Aha. Że na dworzu będzie tak? No, bo Sławek mówi, że na górze może nie doschnąć, tak? No, a to wiecie, jakie niedoschnięte, no to jak się zagrzeje, to i pożary bywały, nie? Że jak jest niedoschnięte tam słoma czy siano, to wiecie, jak to wszystko jedno na drugim jest poukładane, no to to się grzeje, po prostu zagrzewa i no bywało tak, że były pożary, no akurat na szczęście nie u nas. No ale może się tak zdarzyć, więc po co? Lepiej dmuchać na zimne. No, także trochę roboty. A ile tego planujesz ściąć? No tak
Tak równo jak tam ścięłeś, tak? Jo, i do bagna. I do bagna. No bo to nie jest taka prosta robota, tak się namachać, nie? Po ziemi to lepiej mi się czuje. No po ziemi lepiej, ale tutaj jeszcze musisz w powietrzu tą kosę jednak wyżej ile trzymać, nie? I tak ciemno. Ale to zobacz ile ścięte już i tak jest. Trochę zbierać będzie słabo, nie? Co zostanie, to jest dla kompostu. No i w sumie co? To się nic nie stanie właśnie jak zostanie. Zostanie to zostanie, to wszystko w ziemię pójdzie. Właśnie o to chodzi w poplonie, nie? Żeby w ziemię poszło. No a że zwierzaki lubią, no to fajnie, to jeszcze się wykorzysta do karmienia. I jeszcze sianko, no to sianko jeszcze całkiem na później, nie? Także fajnie. Tylko napracować się, biedaku, musisz, nie? No ale to ile tu jest siana? No, ile siana właśnie. To ktoś z widzów właśnie pomysł dał, nie? Bo nigdy nie robiłeś tak. Ale też nie było tyle zwierzaków, co w tym roku. Kawałek ściąłem, bo tam co zostało, zebrałem, to dałem kozę, to kurde, siruto. No to ja mówiłam po drodze właśnie, że tam trochę ususzyłeś na próbę, nie? No jak jedzą, no to super, to tym bardziej. Tylko mówię, roboty trochę będzie. Sławek zarządził sobie przerwę techniczną. Kosę podostrzyć, no bo to jednak takie dosyć badyle są. Więc to wiecie, moment się tępi. A jak tępą, to po co się, wiecie, dodatkowo napracowywać, jak ostrą o wiele lepiej idzie, wiadomo. No, dzisiaj ogólnie poniedziałek. Sławek mówił, oj, jaki kawałek ścięty. 50 minut to cięłeś? To tam, aż od tamtąd? No to elegancko ci idzie. No ale 50 minut tak machać, to też trzeba się narobić. Dobra, bo dzisiaj mówiłam, że dzisiaj poniedziałek. Justyna już wróciła ze szkoły, z rozpoczęcia roku szkolnego. Ona to tam doczekać się nie mogła, więc nie martwiłam się o nią ani nic. Się nie mogła doczekać powrotu do szkoły. Chociaż dzisiaj rano jednak wolałam wakacje, no ale się cieszyła i tak, że idzie. Także już wróciła, jeszcze pojechaliśmy przed chwilą odebrać książki z biblioteki, podręczniki, bo nie wiem, czy to tak wszędzie jest, czy tylko u nas, że podręczniki i ćwiczenia zapewnia podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła. Podręczniki później na koniec roku się oddaje z powrotem dla następnych roczników. A ćwiczenia, no to wiecie, wtedy zostają w domu, czy tam się robić z nimi, co się chce. No bo to już zapisane, wiadomo, że to już nie może być do następnego użytku. No, także tak. Ten ważny dzień już zakończony dla Justyny. Teraz poszła się pakować na jutro, zadowolona. Mam nadzieję, że i więcej dzieci jest takich zadowolonych, że się szkoła zaczęła, chociaż ja się śmieję z Justyny, że chyba jakaś wyjątkowa jest, bo jednak dzieci to mało, nie? Żeby chciały tak. Zazwyczaj jest taki, wiecie, że znowu do szkoły, to niekoniecznie fajnie. Dobra, to teraz co? Idę, wracam do swoich zajęć. Później wam jeszcze coś dogram, ale to później. Jak wam pokazywałam na szorcie, to Justyna już ma swojego wymarzonego króliczka. Wczoraj po niego pojechaliśmy, jak Maniek w sobotę zabrał świnki. To zaraz w niedzielę, no trzeba pokazać, to zaraz w niedzielę pojechaliśmy po niego. Kto widział na szorcie, to widział, a kto nie widział, no to przedstawiamy królisia Justyny. Też Justyna mówiła o imiona na tym szorcie, ale w sumie ja tak kiedyś nazywałam go króliś, później znowu. Później Justyna podłapała i też mówiła króliś na niego i tak jakoś został króliś. I chyba tak będzie, nie wiem w sumie. Tak, Justyna? Króliś i Bueno. Króliś i Bueno. Ale to i tak króliś się mówi, nie? Tak zazwyczaj. No, ale tam fajne imiona były, a no jeszcze tak do końca nie wiemy. O, w ten sposób. Jeszcze Justyna się zastanawia, ale to wiecie, tak czasami wpadnie samo. Samo czasami wpadnie i tak wiecie, już zostaje. Tak jak mi wpadło od razu króliś, na niego mówiłam i jakoś mi tak zostało. Dla mnie to i tak będzie króliś. Chodzi tu wszędzie, Justynie, po pokoju. Tutaj Justyna ma drzwiczki otwierane. O. I on sobie tak biega. Tutaj musiałam wszystko zabudować, bo on tam wchodził. No, wszędzie wchodził, nie? Tak wszędzie Justyna musi teraz szparę za łóżkiem, wszystko ma pozastawiane. I tak w sumie już teraz nie ma gdzie wejść. Tymi miseczkami rzuca. Także, tym. No, w nocy w miarę grzecznie było. Dużo lepiej niż ze świnkami na pewno. I co? Polecamy króliczka. Polecamy króliczka? Tam ten jabłuszko leży suche, suszone. Podnieś mu, nie? No, on je. No, i tak sobie chodzi po całym pokoju.
no zapachu na przykład tak jak od świnek to w ogóle nie ma. Także różnica jest ogromna. Ja jestem zadowolona i ja już się polubiłam z królisiem. Mam na tej kupę zrobić. No to wiesz, to normalne, nie? No ale tutaj no zrobiłam takie wielofunkcyjne, że jak tutaj wsadzi głowę, bo świnie tutaj wstawiały, to tak będzie mu leciało do miseczki. No. I z miseczki wypił, bo było tak czubakno, jest teraz tyle. No, także królis się już zadomowił, już przychodzi na głaskanie, nawet nie czasami. Tylko co, chałupę już tam taką zbudowała z kartonika. No bo... I on ją przestawiał, nie? Justyna na przemeblowanie ale... sobie robił. Tam się nie zmieści do tego właśnie domku. Patrzcie. Nie, do tego, bo to po świnkach, to do tego się nie zmieści. Maniakowi muszę oddać to. No. Dla świnek. Także taki chałupę ma z tego i bardzo lubi w tym siedzieć nawet. Wchodzi, przez okienko sobie zagląda i przesuwa, nie? Gryzie. A, gryzie. Tutaj, a tyle to tam nic. To nic nie stanie, jak pogryzie. Także tak, poznajcie królisia. Nowy członek rodziny. Świnki u Mańka też się mają świetnie. Także wszyscy zadowoleni. Ale Sławek nakosił. A teraz idzie jeszcze śrutować. Skąd woda? A, z poidełka, jo. Będzie śrutował dla kur. I z dodatkiem skorupek. Bo też często pytacie o te skorupki. Tam się suszą, jak widzicie. Tam takie od pieca odchodzi. Na takich o starych blaszkach od ciasta. Sławek sobie później do worków wsypuje. I wtedy normalnie jak robi paszę, no to do śrutownika wsypuje i wszystko się ładnie rozdrabnia. Tylko, że tak jak kiedyś mówiłam, że no tych skorupek nie ma jakieś bardzo dużo, bo tylko te, co się zużywa u nas. Znaczy, część bardzo dużo. Część jest po prostu jajek sprzedawana, jak wiecie, więc no, skorupki zwrotne jeszcze nie są wprowadzone. A jeszcze Sławek trochę je rozdrabnia. No ja, bo to by się nie, ten, nie wpadłoby tam, nie? No to tak naprawdę to co? Taka kupeczka tylko tego została, nie? Te wiadereczko? Nie, nawet nie będzie pewnie. Muszę tam zejść. No tutaj to ja nie postoję za bardzo. Tylko leci za chwilę. No, bo ten, bo tu hałas to będzie, mówisz, nie? To leci. O, ale to i na górze to jak leci. Nie, tego pewnie, nie, tu. Tu. Bo tam jak u góry... Ja nie wiem, czy ja pokazywałam. No tam, gdzie mamy zboże. No byłam tam nie raz. Ostatnio nawet słonecznik wam pokazywałam, ile Sławek nałupał. To po drugiej stronie jest zboże. To, co wiaderkowaliśmy w żniwa. I tutaj Sławek ma taką rurę wyciągniętą. I tam sobie nasypuje górkę taką. Tutaj masz taki zaworek, tak? Czy co? Nie, tu na tym się zatrzyma, nie? Aha, jak naleci pełno, to się zatrzyma. No. I ten, i no. Tak, żeby nie nosić z góry, to tutaj taki o, se zrobił, wymyślił. Skorupki już są, jo? Ja włączam. A włączasz, tylko najpierw skorupki same, tak? No. Myślałam, że to nie, później będziesz... Nie, bo to jedę i dla śrutrowy, dla tych, dla kozów i dla... A jo, bo to później wtedy, no właśnie, bo to śrutuje to nie tylko dla kur, no, a skorupki tylko dla kur, nie? No nie, dla kóz nie bardzo pewnie. Dobra, wyjdę, bo on teraz będzie hałasował. A prąd? A prąd, No by się przydało, nie? Jak leci, bo nie widzieli. Jak leci, to teraz może głośniej będzie trochę. Albo właśnie coś wam, jakąś muzyczkę dam. Sławulki, osiwiałeś na nogach.
To jest kurde same zobacz, no, okulary. Okulary nawet, no. Ale, to jest, ale jak śmierdzi, nie? W ogóle no. Ze skorupek. Fuj. Tak jak u dentysty. No, normalnie jak tak, jak wierci się w zębie. Fuj! Kaś mi się kurde przypomniało. Fu! Już normalnie. No. I co? Ile tych skorupek, co? Ja raz wam pokażę, tylko tutaj muszę jakoś te wejść w tą zadymkę. No i nawet co gdzie do wiaderka jeszcze pełnego. No tak. No ale mąka prawie. Dobra. To wam pokazał Sławulki skorupki, że dostają kury. A te słabe, co tak znoszą, takie to po prostu stare kury i tyle, no, no innego. I o, jeszcze kredy Sławek im dosypuje. Myślę, że to chodzi o te stare kury, bo czemu niektóre mają takie naprawdę bardzo mocne, aż ciężko rozbić, a inne mają takie, że w rękach się rozpadują. No to mi się wydaje, że to po prostu stara kura i tyle. Dobra, to idę. Gdzie idę? Do tych kurczaczków zobaczyć. Ostatnio wam chyba nie pokazywam. Rikuś, ty to jesteś taki, no. Jak mnie zobaczysz, to już. Podskoki, skoki. Młode kurki tak się wymieszały szybko. Tydzień minął w piątek, no. A one takie w ogóle, ja już nawet, wiecie, jak się przyjrzę na łapę, na te trytytki, co im zakładaliśmy, to wiem, która młoda. A tak jak ten, to one są tak wymieszane, nawet nie chowają się po kątach, nie nic. Nawet te grinszelki już nie. Więc... super. Widać, już były starsze kurki. Znaczy, to było widać, że były starsze niż te, co poprzednio kupowaliśmy. A jeszcze poprzednio drożej było. Teraz nie dość, że taniej, to starsze. No, że jajko przecież tego samego dnia było. Pamiętacie? Jajka nawet, dwa. O, a ten coś taki smutny? Ten? Czy mi się zdaje? A jaki łeb ma duży? W sensie, że czubek taki na głowie. No, ja jestem dumna z tych kurczaczków w tym roku. Takich ładnych to my jeszcze nie mieliśmy chyba nigdy, ale to dzięki mamie. Bo to naszych to jest ile? 4 chyba tylko. No, z pierwszego rzutu 1, a później z drugiego nic nie było, a z trzeciego 3. To co kaczka wysiadywała, nie? Także cała reszta jest od mamy. Co wykluły się u niej i nam dała po prostu. Moja biała Śnieżka piękna. Ale więcej, tak jak teraz im są starsze, tym bardziej widać ten urok ich. I zobaczcie, jaki ten jest malutki, a jaki ten jest duży. A przecież między nimi różnicy jakiś tydzień jest. Albo ten. Ten, o taki największy chyba z nich wszystkich. W ogóle te takie, jak to się mówi, nie pstrokate. Chociaż ten jest pstrokaty, a jest malutki. Nie mówi się pstrokate, tylko jak to się mówi? Jarzębiate, o. Ale ten taki, o. Czarno-biały, nie ten, tylko ten. Teraz go zasłonił tamten. O, też taki fajny. Któryś. Miałam zobaczyć, który to był. Ten. Tamten z tymi białymi piórkami. To jest chyba ten, co kaczka go wysiadywała. Znaczy ten, co wykluł się pod kaczką. Co mówiłam, że to kaczokura. Właśnie taki dziwny się robi. Takie jakieś te piórka na... skrzydełkach jakieś ma takie bardziej gęste, takie trochę białych, trochę takich szarych. Szyja taka jakby się goła robiła, znaczy nie, może nie całkiem goła, ale trochę goła. Ja nie wiem, co to wyrośnie z tego. Ciekawa jestem. Nie znam się na takich kurkach, ten, o. Nie znam się na takich kurkach, ten. Ale wydaje mi się, że będzie chyba ciekawy. I teraz nie pamiętam reszta, te spod kurty nasze. Nie pamiętam, które to były. Jeden czarny. A ten trzeci to już nie pamiętam, musiała się w filmach cofnąć i zobaczyć, jakiego koloru w ogóle był. I powiem wam, że no tamten piękny też ma taki czubek duży, ale coś taki smutny jest, widzę. O, dobra, ja już muszę iść stąd, bo zaraz mi pouciekają. To jest tak niedomknięte! Już mi uciekł jeden, ale będę go gonić. Dobra, to muszę się rozłączyć, muszę go złapać. Uff, na szczęście się udało, bo już miałam wizję, że będę go gonić tutaj między kurami, że zaraz mi gdzieś tam wlezie pod klatki. A co ona upolowała, że ją tak gonią tam? Co to? Zbiała do kurnika. Nie wiem, co tam miała. Tak sobie patrzę, czy czasem gdzieś pod klatkami nie ma jajek, bo powiem wam, że ostatnio znowu coś mniej tych jajek.
No jak wtedy Maniek wybierał, to było 59. Znaczy jak ja wybierałam, on nagrywał. Wczoraj było 52. A od tych młodych jednak tam sporo było. No to tak znowu jakoś w dół te jajka idą. Także nie wiem. A tam siedzi kura Janina. Chyba, no tak, kura Janina tu siedzi. Nazwaliśmy ją kura Janina, bo to jest od mojej mamy kura, którą właśnie nam dała z kurczakami razem. I już nie chciała jej z powrotem. A moja mama ma na imię Janina i dlatego kura Janina została. Sławek ją tak nazwał. No, jedyna zielononóżka. Tak nawet wczoraj jeszcze pochodziłam na dużym wybiegu, bo mówię, coś tak mało tych jajek. Ale powiem wam, że nie było ten. Nic nie znalazłam. Także w sumie nie wiem. Coś mi się pogorszyło ostatnio, no ale trudno. Może wejdę? Nie, nie wejdę, bo po tej drabinie to lepiej nie wchodzić. Trzeba umieć. Sławek tam sobie poszedł ponasypywać chyba. Albo nie wiem co. Coś miałam wam tu ostatnio pokazać. Tą hortensję, ale nie. Mama ją chyba na tarasie ma. Tą, co dostaliśmy od widzów w prezencie. Razem z pomidorami wtedy, tymi wielkimi. Ale chyba na tarasie jest. To najwyżej jak będę przechodzić tamtędy, to wam pokażę. Mówiłam, że będziemy obserwować, jak rośnie. A nic mama nie mówiła, żeby tam się coś z nią złego działo, także chyba rośnie. Chociaż ostatnio to ja, widzicie, mieszkamy razem na jednym podwórku. A dopiero dzisiaj, chyba po 2 tygodniach się spotkałyśmy przy skubaniu kaczek. Bo tak to każdy w swoich zajęciach ciągle coś. I powiem wam, że jakoś tak czas przeleciał szybko, że nawet mówię... się okazało, że 2 tygodnie się nie widziałyśmy, albo tylko tak, wiecie, w ten, przez podwórko jak się przechodziło i nic więcej. No ale tak czasami jest, jeszcze mówię, ten tydzień taki ciężki. O jajo, przecież mówiłam, że nie ma, nie? A tam dalej? Dobra, muszę je zanieść. No jutro do szkoły się zacznie znów, znaczy dzisiaj szkoła była, ale dzisiaj to rozpoczęcie roku, a jutro już normalnie. Ale Justyna zadowolona. Nauczycieli ma tych, których chciała. Bo to też dużo robi, nie? Podejście nauczyciela. Tak przynajmniej mi się wydaje. Znaczy ja tak pamiętam o po sobie, że można było jakiegoś przedmiotu nie lubić, albo nie rozumieć, nie umieć. A jak dobry nauczyciel był, to zawsze jakoś dało się radę. Dobra, to idę zanieść to jajo. To jak już jesteśmy, przyniosłam to jajko, to od razu wybiorę, bo już pora. Patrzcie, jakie maluśkie. A to jest od tych młodych kurek. Może dopiero pierwsze jej. A tutaj już brudne też od żółtka, bo jedno już było zgniecione znów. No, 28 we wiaderku. Będziemy razem dzisiaj liczyć od razu. Będzie łatwiej. Kreciulek, pilnuj. Pilnuj, kreciulek. No i ten Wiesia, chyba ty, jak dobrze pamiętam, pisałaś, że dużo zielonych jajek mamy na tyle kur. No powiem właśnie, że tak, że zadowoleni jesteśmy z tych grinszelek. No bo tak jak mówiłam, wiecie zresztą, 5 młodych, 1 stara i jeszcze te 5 młodych, które teraz dokupiliśmy, ale one chyba jeszcze nie zaczęły się nieść, bo one były trochę młodsze chyba. No to 5 zielonych. No prawie codziennie jest 5 zielonych na 6 kurek grinszelek, więc no super wynik, dlatego też teraz dokupiliśmy ich. Bo widzimy właśnie, jaka jest nieśność, że bardzo dobre wyniki dają, więc też dlatego kupiliśmy. No zobaczymy, kiedy te młode zaczną znosić. Dobra, bo teraz się pomylę w liczeniu. Ostatnio Pablo się śmiałeś, że jak Maniek nagrywał, że taka cisza w skupieniu jajka wybrane. No, bo mnie tak po prostu nie było słychać z daleka. Nie byłoby słychać, więc nie gadałam. Jesteście przyzwyczajeni, że ciągle coś nawijam, a nie cisza. Ta, ale raz mieliście inaczej. Dobra, 29. 31.
33, 35, 36. Dzisiaj dużo takich malutkich jest. Ała, ała! 36. 40. Nie wiem. 40. No, dużo takich maciupkich jest. Ciekawe, ile będzie ostatecznie. Policzę te malutkie też znowu osobno, żeby zobaczyć. A to te stare widocznie coś im nie pasuje znowu. Będzie mało, ja jak już widzę. 42. Czterdzieści cztery i czwarte zielone. O, powiem wam, 46. No, to tego się nie spodziewałam, szczerze mówiąc. Cie, powiem wam, że będziemy zapisywać. Cóż. Ja to liczyłam, że tu szybko, tu z tej strony zapiszemy. Tutaj Mańka zapis, nie? A tu, tutaj rekord jest. Myślałam, że z tej strony szybciej zapiszemy, a tu się okazuje, że z tej. Młodych kurek przybyło, jajek przybyło, no bo od razu zaczęły nieść. No, ale coś jest nie tak, na pewno. Dobra, piszemy 46. Mamy rekord. Szkoda, że ten najmniejszy w dół. Niedługo będę musiała Justynę znowu poprosić, żeby ten tablicę od nowa zaprojektowała, bo tak ciasno się trochę robi. Tutaj się nic nie zmienia praktycznie. Tutaj to tam jakieś coś pogryzdała, że plamki tylko pozostawały. No, tylko jedynie Maniek będzie musiał następny wpis zrobić, bo tu pamiątkowy miał być, a jak go zmarzemy, no ale na razie jeszcze nie. To za niedługo. Także 46 idę powiedzieć Sławkowi, się nie ucieszy chyba. No powiem wam, że się wydawało, że więcej będzie tych malutkich od młodych kurek, ale tylko 5 naliczyłam. Inne były takie, już takie wiecie, nie takie malutkie całkiem, ale też może w sumie będą od nich, bo te pierwsze już kiedy zaczęły się nieść, także już może trochę większe jajko jest. Ale takich malutkich całkiem to było 5. To na pewno, tamte jestem pewna, że od młodych kurek, no bo dużo mniejsze. Kreciulek, a ty co, jej, płakałeś? No a tamte średnie to po prostu nie wiem, może od młodych, może od starych, ciężko powiedzieć. Także nie wiem. Dobra. No słaby wynik, ale cóż. Szkoda, że teraz dużo potrzebuję, bo do ciast dużo. Ale jakoś trzeba będzie sobie radzić. 46. O Boże, tak Boże. No, wczoraj było 52, już mówiłam, że mało, nie? Ale dzisiaj to aż musiałam na tablicy zapisać. Sorry. Że w dół rekord. Dobra. Trudno. Nowy dochodzi, no? Co? Nowych kur dochodzi, a jajek odchodzi. I jedno było tylko tam w beli, w słomie. Nic więcej. Młodym się dał, bo on lepsze pasze tam miało, nie? No 5 naliczyłam takich malutkich, nie? A reszta to takie już średnie, to także nie wiem w sumie. Sławek mówi, że one jeszcze tak jak na początku zaczęły nieść, bo któregoś tam razu 8 chyba było, jak Maniek chyba właśnie nagrywał. To chyba było 8. Ale Sławek mówi, że tak z początku mogły trochę więcej nawet nieść, bo jeszcze mogły być na tej paszy, wiecie. No tam trochę inna pasza jest na pewno, no bo to chodzi też, żeby szybciej kura urosła i w ogóle. No to mogły po prostu jeszcze na tamtej paszy być, tej lepszej takiej. Lepszej w sensie, że bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, nie? No wiecie, takiej co, no na fermach inną paszę się daje po prostu, no wprost powiem, no każdy o tym wie chyba. I jeszcze mogły być po prostu na tamtej paszy i dlatego... Wiecie, więcej jajek było niż teraz jest ona, na przykład, nie? Albo że szybciej zaczęły nieść niektóre. No mniejsza z tym, wiecie o co chodzi. Co tam masz taką mordkę białą? O, one tam sobie paszkę wyjadają. Stasiula jeszcze nie przyszła. Stasiulę zawsze Sławek na końcu przyprowadza, jak już jest, tak wiecie, do samego dojenia. Także o. Dzisiaj robiłam serek topiony. Z twarogu od Stasiuli. Tak jak pamiętam za dzieciństwa, jak moja mama robiła. I kiedyś mi się tak przypomniało. I zrobiłam, ale mi nie wyszło. Ała, nie gryź mnie!
Co tak zaglądasz, Heniutek? Zrobiłam, ale mi nie wyszło. Nie wiem czemu. Bo później jak mama przyjechała, to podpytałam, jak ty to, mama, robiłaś. No i proste było jak drut i tak też robiłam, bo tak zapamiętałam właśnie, bo tu nie ma jakiegoś skomplikowanego przepisu, tylko po prostu twaróg się kładzie na miskę z gorącą wodą, która się tak powolutku gotuje, na parze w sensie, nie? I twaróg się kładzie na tą miskę, posypuje trochę sodą i on się po prostu topi i to jest wszystko i trzeba tak długo mieszać, aż on się roztopi całkowicie. No i tak też za pierwszym razem robiłam, ale on mi się w ogóle nie chciał topić, on mi się bardziej zgrudkował niż stopił. A dzisiaj fajnie, elegancko mi się stopił, ale jeszcze jest gorący, więc w sumie nie wiem jak wyszedł. Na pewno troszkę przesoliłam, bo wiem, bo już jak posmakowałam takiego rozpuszczonego, to wiem, że przesoliłam. Teraz stygnie i zobaczymy, jaki wyjdzie. Pamiętam, że mojej mamie wychodził nawet taki do krojenia, taki żółty ser normalnie. Ja pamiętam, jak ja bardzo lubiłam w dzieciństwie ten ser. Teraz jakoś zatęskniłam, przypomniało mi się. No i mam nadzieję, że tym razem wyjdzie dobrze. Wiem, że tak jak mówię, wiem, że troszkę przesoliłam, ale nie tak źle, żeby nie zjeść. Także następnym razem już będzie o wiele lepiej. Nie wiem, gdzie popełniłam wtedy błąd. Coś musiałam zrobić źle, ale dobra. Ważne, że już drugie podejście jest ok. Ale nie gryź mnie, Melka, łobuzie. No, także czekam, aż ostygnie. Jak nie zapomnę, to na następnym filmie wam pokażę. Może pokażę, jak nie zapomnę, albo chociaż powiem. No to wiecie, tak z moją pamięcią to tak różnie. Dobra, ale krótka. Sławek naciął się dzisiaj, biedny. Przyszedł cały taki spocony, zmęczony, opalony. No ale tak jak chciał, tak zrobił, więc fajnie. Jutro ma być jeszcze znowu upał powyżej 30 stopni. Dzisiaj jeszcze tak, nie wiem ile jest, 27 może. Ile stopni dzisiaj jest? Nie, 30 nie ma, nie? Jutro ma być właśnie znowu, jutro, pojutrze. Znowu ten... No jo, w sumie z jednej strony jakby nie będzie burzy, nie? Bo Sławek mówi, że przynajmniej mu siano uschnie wtedy. Do wtorku, jak ty patrzyłem na pogodę. Do wtorku tak ma być? Znaczy tam około 25 wzwyż. Ale jak słonecznie, to wiesz. Jo, tylko tak jak, wiesz, jak będziemy ziemniaki zbierać w przyszłym tygodniu może, to średnio. Ale dobra, no to co? Lepiej tak, niż by miało ciągle padać i ile razy tak było, nie? No trochę za ciepło, ale ile razy tak było, że nie mogliśmy ten wykopać, nie? Co przecież jednego... Co tam kopali? Więcej niż 4. To jeszcze mama zdrowa była. Gracami kopali. Gracą, wszystko ręcznie, kopaczka stała, wszystko trzeba było ręcznie wykopać, bo nie dało się po prostu wjechać. No nie dało się, no już by traktorem wjechał, to już by nie wyjechał. A już nie mówiąc o kopaniu, bo to też musi być dosyć sucho, nie? To odmiana, ale nic nie gniło, nie? Ale właśnie leżały pięknie, nie? Wtedy. To prawda. Ciekawe jak tam ta odmiana, ta nowa. No właśnie ciekawe jak ta nowa odmiana, bo mi się wydaje, że tam no będzie chyba gnić, nie? No też widziałam właśnie. A w sumie i tak trzeba na obiad nakopać znowu, może zaraz pójdę jeszcze nakopać. Koło Mauzera Graca. Ej, noga! A w ogóle to wiesz, że mi spierdzielił kurczak? Który? No ten tam, z tamtych ukur. Nie? No, bo weszłam pokazać, pochwalić się, pogadać, a on mi spierdzielił szparą w drzwiczkach. Ale złapałam go, bo już mówię, będę cię wołać. Taki jeden jest taki, widziałaś go? Smutny? Właśnie nie smutny, on taki... Taki siwy? Jo. No, to właśnie mówiłam, że taki jest. On nie jest smutny, ja mu daję witaminy z strzykawką, jakoś mu przeszło, bo jest taki całkiem. Aha, czyli jednak coś mu jest. Nie jest, że... Witamin brakowało. Jakby witamin brakowało, Sławek mówi, ja nie wiem, czy słyszycie. Jak nieraz tam weszłem, na stylkę było z tydzień temu, jo? To on na plecach leżał. Co ty mówisz? Przewalił się, nie miał się obrócić. Jak obrócił, to schodził. O kurde, to pierwszy raz słyszę. No ale to widzisz, to jednak chyba witamin brak, skoro dałeś strzykawką i pomogło, nie? No i mówię, taki jest dziwny, nie? Tak jak spojrzałam, to... Tamte, dla tych, nie? A gdzie je masz? Kotłowni. No bo właśnie byłem w trenierze, ty gadał. No, że właśnie jak na nogi kuleją, nie? To też, że witamin brak. A to wylazła z nory. Do szkoły spakowana? Już się zaczyna, nie? ADIE. ADIE. Dla gołębi. No ale na kurczaku to wiesz. Weterynarz takie dał. Kurą to może nie, ale kurczakiem zajmują, urosłem, na tym coś tam było. No.
A te, ten, ładnie się chowają, nie? No jeden zdech. Jeden, tak? A ile w sumie było? 35. 5, tak? Bo to jeszcze no pamiętam. No jeszcze jeden taki był, ale tu się trochę się odkurował. Ten chyba, jo, taki trypek. A jo, jeden taki malutki. O, zoba. No. No to tamte dzisiaj nadal, bardziej. Zwykły. Może jest taka jakaś krzyżówka, bo te łapy takie mają, nie? Nawet jak pan Maciej był u nas, to ten to mówił właśnie, nie? Że on też tam hoduje właśnie i mówił, że no chyba krzyżówka jednak będzie. Bardzo możliwe, u nas to tak jak się trafi, nie? No ale może w przyszłym roku się zmieni dostawca. Co tam, Stasiulka, przyszłaś? Ona ma takie śmieszne uszy okrągłe. Jak z daleka się patrzy na nią. Sławek poszedł po... na ten... posmarować ją znowu na wierzchu. Na te bąki, muchy. Żeby ją tam nic nie gryzło na polu, jak jest. No, bo to wiecie, to jest nie fajne dla zwierzaka. No to dla człowieka też, to i dla zwierzaka. Także zaraz ją chyba posmaruję. Teraz jeszcze trochę tego jest, bo to wiecie, ciepło cały czas. Więc jeszcze trochę... się trzymają te robactwo całe. Się rozglądają kurki. Pan doktor. Dlaczego ma dwa kraniki? No bo to niby tak się wlewać i przelewać, ale mi to coś nie wychodzi. Aha, wlewać i przelewać, ale ci nie wychodzi, aha. No to powinieneś tylko zaciągnąć i wtedy... Taka miarka jakby, no. Czy coś? Jest ten. 20 ml? Na raz, tak? To kurde, nie? I że przy tym błąku było, nie? No właśnie, dobre. Ale w przyszłym tygodniu pan weterynarz przyjdzie ją zbadać. A jeszcze nie w tym tygodniu, bo jeszcze Sławek chce dla kus. Co ty chciałeś dla kus? Odrobaczyć i co? Na te beztlenowce czy coś tam? Beztlenowce czy coś tam. Przynajmniej te dwie. No to wszystkie teraz jeszcze. Wszystkie, no. Bo my nie szczepimy tych naszych. No ale to nie wiadomo co to są, nie? No. Także w przyszłym tygodniu, żeby to wszystko naraz. A czemu nie teraz na przykład? W sumie teraz też by mogło być. Tak? To na jedną 15? Nie. Na wszystkie? Po ten, po 5. Tak nie w tym roku. No, bo mówię, tak robaki się utrzymują teraz, jak tak ciepło, nie? To jeszcze ale trochę jeszcze będą. Bąki nie atakują, ale ciekawe. Bąki nie atakują? No jeszcze ich nie. No bo są smarowane, to jak mają atakować? Ale to mieliby 2 miesiące, teraz jakoś... Aha, że 2 miesiące... No. Na 2 miesiące starcza to, tak? Takie jedno. Taki jeden zabieg. Heniutek też będziesz chciał? Heniutek to chyba zwłaszcza. Niedługo będzie myty. O, będzie hit. To będzie, co Heniutek? Która dostała? Henia. Chodź. Teraz się cieszysz? No to dobrze. Zrobione. Heniutek dajesz. O, jeszcze Heniutek, właśnie. Jemu to musisz jak krowie chyba. On się nie wydaje może wam na filmach taki duży, ale on jest naprawdę duży. Tak każdy, kto u nas jest, to mówi, nie? Że taki się wydaje trochę mniejszy niż w rzeczywistości. Spokój. Stąd się. Chodź na bąki? Jo, bo on na pewno wie, o co ci chodzi. A nie? Oj, fajnie, złowa, teraz się podoba. Idź, krecik. Środki już znowu rozwalił? Aha! Dzisiaj. Mm. Bo wczoraj się miał. To i tak długo w sumie. No już 2 razy przykręcałem. Aha. Śruby urywa. Oj, Heniutek, ty to jesteś, nie? Ajo, pourywane śruby. Ale ona już chyba nie spełnia swojej funkcji, co? Trochę taka rozkraczona. Teraz dalej za rzeźbę się zabierasz, jo? Heniutek, ja się boję, żebyś mi z tych rogów nie pociągnął. Ale już mu też poszło ładnie z tą deską, widzę. Ładne rzeźby już.
przyszły rok, a może leżeć tyle czasu? Ten środek, Sławek mówi, że jeszcze na przyszły rok. A, to dobra, spokojnie. To fajnie, bo naprawdę fajna rzecz. Koło 100 zł, no nie pamiętam dokładnie. No ale no, tani nie był na pewno, ale warto, no kurczę. Byś chciał tak stać, żeby cię wszystko gryzło, to człowiek na chwilę wyjdzie czasami, jak muchy gryzą, jak tak wiecie, przed burzą na przykład albo coś, to takie muchy są wkurzające. A co dopiero, jakby tak cały dzień stać. No zwierzaki też swoje odczuwają, no niestety. Dobra, bo pewnie znowu się rozgadałam, nie wiem ile tam dzisiaj wam nagadałam. Pewnie się znowu sporo nazbiera, ale to nic. Teraz widzimy się w piątek. Też pisaliście, że lepiej jak filmy były codziennie. No ja wiem, ale no wiecie, no troszeczkę musicie nas też zrozumieć. No nam jest akurat w tej chwili tak jak jest teraz, że są 3 razy w tygodniu, jest o wiele, wiele lżej. Łatwiej to jakoś po prostu zorganizować, bo teraz na przykład jak film będzie w piątek, to ja sobie będę nagrywać trochę jutro, czyli we wtorek, trochę w środę i trochę w czwartek. Pewnie. Więc no nam jest o wiele lżej niż tak jak było codziennie. Samo nagranie, zmontowanie i tak dalej. No, także mam nadzieję, że zrozumiecie. I dziękuję wam, że jesteście mimo wszystko. Cieszę się, że was mam. I do zobaczenia w piąteczek. Trzymajcie się cieplutko, całuski, buziaczki, pa, pa.